30 czerwca 2020 roku minęła 112 rocznica niezwykłego zjawiska. Jeszcze w 1908 roku w Tajdze doszło do wielkiej eksplozji, znanej dziś jako katastrofa Tunguska. Opisy nielicznych świadków, którzy widzieli to wydarzenie, przedstawiają historię zdającą się odpowiadać opisowi wybuchu jądrowego. Tak naprawdę do dziś nie ustalono, co stało się na Syberii o 7:17 rano tego czerwcowego dnia. Wiadomo jednak, że doszło tam do eksplozji, która powaliła dużą część drzew w okolicy podkamienna Tunguska. Wstępnie przyjęta hipoteza, której większość naukowców trzyma się do dziś, zakłada, że na Ziemię spadł wtedy meteor lub fragment komety. Niezależnie od tego, co się wtedy stało, wstrząs był tak silny, że wszystkie sejsmografy na planecie zdołały go zarejestrować. A w wielu miejscach, w tym m.in. w Europie, obserwowano wtedy zjawisko Białej Nocy. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że to domniemane miejsce upadku zbadano dopiero w 19 lat później, nie znaleziono wtedy ani krateru, ani śladów po czymś, co mogłoby spowodować tak daleko idące zniszczenia. Pierwszym naukowcem, który dotarł na miejsce wydarzeń, był Leonid Kulik, który zjawił się na miejscu w 1921 roku. Jego celem było potwierdzenie wersji, że kataklizm został spowodowany przez zderzenie Ziemi z meteorytem. Problem polega na tym, że to, co ujrzał Leonid Kulik z Sowieckiej Akademii Nauk, zdaje się wskazywać na to, że krateru nie było, bo do wybuchu doszło nad Ziemią. Wskazywał na to charakterystyczny układ powalonych drzew, podobny do tego, jaki w ponad 25 lat później świat zobaczył w japońskiej Hiroshimie i Nagasaki. Poza tym, rosnące tam rośliny posiadają do dziś znamiona mutacji genetycznych, które są możliwe po wybuchu jądrowym lub po prostu ekspozycji na duże źródło promieniowania. Istnieje hipoteza, że wybuch spowodował meteor, dlatego często mówi się o tym zdarzeniu jako meteor tunguski. Według tej teorii miałby to być obiekt o wielkości dużego budynku, który przetrwał wejście w atmosferę i eksplodował na pewnej wysokości w wyniku nagromadzonego pod nim powietrza. Zwolennicy tej teorii mają na jej poparcie stosowne symulacje komputerowe. Podobnie zachował się też meteor Czelabiński, który spadł na Rosję w lutym 2013 roku. Jednym z dowodów za tą hipotezą jest obecność na miejscu upadku tzw. tektytów, czyli małych szklanych kuleczek odnajdywanych podczas ekspedycji Kulika. Nie odnaleziono jednak wtedy żadnego krateru i ten stan trwa do dzisiaj. Następna ekspedycja do tego obszaru została podjęta również przez Kulika, aż w 6 lat później. Dopiero podczas jej trwania lokalny przewodnik zaprowadził mężczyznę na wzgórze, z którego zobaczyli miejsce, gdzie widać było hektary ściętych i spalonych drzew. Jest to doprawdy niezwykłe, ponieważ znaleźli się oni tam aż 25 lat po incydencie. Jest to nieco wstydliwe, że zdarzenie z początku XX wieku w dalszym ciągu pozostaje tajemnicą w XXI wieku. Daje to pojęcie o ułomności możliwości poznawczych dzisiejszej nauki, która jest bezradna w wielu przypadkach. Pokłosiem tego są chociażby rozmaite teorie, takie jak ta, że odpowiedzialność za katastrofę tunguską ponosi słynny wynalazca Nikola Tesla i jego eksperymenty z bezprzewodowym przesyłem energii. Tak czy inaczej, o tym, jaka jest prawda, nie przekonamy się zapewne nigdy. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innemedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. Zachęcam również do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych, w tym przede wszystkim naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama, oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, Zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.